Dobry wieczór Państwu, witamy wieczór po raz kolejny i dzisiaj mamy przyjemność gościć panią Annę Rawską, dziennikarkę Radia Koszalin, która zechciała zaproponować nam książkę do dzisiejszej audycji. No właśnie, bardzo ciekawy, bardzo interesujący tytuł. Jest pani pomysłodawczynią dzisiejszej rozmowy. No, skąd i dlaczego właśnie ten tytuł? Już w tej chwili dobrze nie pamiętam, dlaczego akurat wybrałam tę książkę. Chyba przeczytałam w Polityce kilka słów na jej temat i bardzo mnie zainteresowała. Przeczytałam. No i stwierdziłam, że jest to książka wybitna wręcz. To jest taki reportaż literacki, bym powiedziała. Młoda autorka, zaledwie 29-letnia Małgorzata Reimer, która jest doktorantką w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która zaczęła jeździć do Bukaresztu, do Rumunii w ogóle, ponieważ robi doktorat z filmu rumuńskiego. I jak pojechała do Bukaresztu, tak można powiedzieć, wsiąkła w to miasto. Bardzo ją zafascynowało, bo Bukareszt może chyba albo wciągać tak na całego i rzeczywiście być takim totalnym zauroczeniem dla kogoś, kto tam bywa, albo zupełnie odepchnąć. Małgorzata Reimer to miasto zauroczyło i wracała do niego i wraca ciągle, wielekroć już tam była, ma wielu znajomych, ma wielu przyjaciół. Po przeczytaniu tej książki rozmawiałam z Małgorzatą Reimer, zatelefonowałam i w pierwszym zdaniu powiedziałam jej, że jak skończyłam czytać, to byłam na nią zła. No więc taka cisza w słuchawce, chwila chyba przerażenia po tamtej stronie i na to powiedziałam, że byłam zła, że ta książka już się skończyła, że taka krótka. Podobne wrażenie miała pani po lekturze. Tak. No i taki oddech ulgi z tamtej strony. Pani Reimer stwierdziła, że to najładniejsza, najsympatyczniejsza recenzja, jaką może autor usłyszeć. Czytelnik by chciał jeszcze i jeszcze i jeszcze czytać. W tej chwili rzeczywiście też być może nawet jest w Rumunii, bo zaraz po naszej rozmowie telefonicznej tam się wybierała właśnie w sprawach naukowych. Prowadzi zajęcia dla studentów na tamtejszym uniwersytecie. No i po prostu już w tej chwili bez Bukaresztu nie może żyć. Jak zacytuję ją, ona określa Bukareszt jako szmatłowo piękny. Z jednej strony z liszajami i taki obłażący, ale z drugiej strony tak wciągający i bajeczny, że tutaj się brzydzimy, a tutaj jesteśmy zakochani na zabój. Tak, no ja nie byłam w Bukareszcie, nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tym wrażeniom autorki. Nie wiem, czy panie były? Znaczy, ja nie byłam w Bukareszcie, byłam w Konstancy. To taki duży port rumuński nad Morzem Czarnym. Z tym, że ja byłam w czasie, kiedy funkcjonowało pojęcie tak zwanych demoludów. Młodzi to pewnie nie wiedzą, co to znaczy. Tak ogólnie rzecz biorąc oznaczało to dawne kraje socjalistyczne, w tym Bułgarię i Rumunię. I tam się jeździło latem, jak się miało trochę kasy, na wczasy. Byłam w Bułgarii i pojechałam na wycieczkę do Konstancy i dwie rzeczy mnie tam zauroczyły. Zadziwiły. Po pierwsze, w tej Konstancy był straszny ruch, a ludzie biegali na boso. To był 73 rok, no u nas raczej ludzie po dużych miastach na boso nie biegali. A drugie, co pamiętam, właściwie to trzy rzeczy. Drugie to piękne oceanarium tam w Konstancy, było pierwsze, które widziałam, a trzecia rzecz, jak już wracaliśmy do Warny, to zobaczyłam, to chyba było wesele jakieś, jadące na takich jakby arbach, takich dwukołowych wózkach zaprzężonych w osiołki. Ci ludzie tacy smagli, czarni, bo stamtąd wielu Romów się wywodzi, takich klasycznych. I pamiętam takie białe koszule, ci ludzie tacy roześmiani, rozśpiewani, chociaż już wtedy Rumunia w tamtym czasie uchodziła za jeden z najbiedniejszych krajów właśnie tych tak ogólnie nazywanych demoludów. I jak tam człowiek jechał, to przestawał stwierdzać, że u nas jest tak biednie. Tam to dopiero jest biednie. I to było takie moje... Kazus kozy dla wszystkich, ta Rumunia. Takie wrażenie. Natomiast ta książka dla mnie była taka odkrywcza, ponieważ tu autorka bardzo dobry zabieg, że tak powiem, zastosowała. Podzieliła ją w zasadzie na trzy części, na takie trzy przedziały czasowe i
Jak ktoś był wcześniej w Rumunii, to może się tam powiedzmy odnaleźć. Jak był później, to też się może odnaleźć. A jak ktoś nie był wcale, to może się na odległość, bo tu jest sam Bukareszt, ale to takie zogniskowanie tak. pewnych cech całego narodu, całego kraju, może się tą Rumunią i Bukaresztem chyba faktycznie zauroczyć. A jakie miała Pani pierwsze wrażenie po przeczytaniu tej książki? Przede wszystkim zachwyciłam się językiem, bo tu są krótkie, proste zdania z reguły, które taką atmosferę bardzo specyficzną stwarzają. Tak strzela Małgorzata Reimer tymi swoimi spostrzeżeniami. Jest nagromadzenie właśnie tych spostrzeżeń, jakichś wrażeń, myśli. Książka nie jest gruba, bo to jest zaledwie tam chyba... Około 300 stron. Tak, jest ponad 300 stron, ale naprawdę dowiadujemy się o tej Rumunii, o Rumunach może, tak. Nie tyle o Rumunii, co o Rumunach. Naprawdę bardzo wiele. No i też widzimy, jaki to jest kraj niby już po tych przemianach. Niby postawili się Czałczesku. Pamiętamy tę grudniową, koszmarną noc, czy kilka tych nocy. Ale znowu wracają do niego. No tak, to przecież część osób uważa, tak, że to był bohater. To były najlepsze i czasy. I że właśnie bardzo źle, że nie ma go, bo wtedy była praca, bo wtedy była pewność jutra. Jakbym to gdzieś słyszała już. Tak, na przykład Małgorzata Reimer pisze, że przyszedł starszy pan, który jej naprawiał komputer. Poczęstowała go kawą. No i zaczął dywagować, jak to było świetnie za Czałszewsku. On to wiedział, jak zrobić. Cyganki sterylizował, Żydów gonił. No przecież po prostu to był było czas, świetnie. Kiedy strasznie tych Żydów i Cyganów tam prześladowano, prawda? Postawił się Związkowi Radzieckiemu. On to wiedział, jak rządzić. Poszedł. Małgorzata Reimer pisze, dziwnie mi się myło po nim kubek. I to takie właśnie takie krótkie zdania, takie myśli, które pokazują ten dystans z jednej strony. Może jakieś zrozumienie też dla tych ludzi, chociaż nie do końca tutaj akurat. No, bo to taka trochę odmienna nawet kultura i postrzeganie świata, bo gdzieś tam ten duch wędrowania w nich cały czas tkwi. No czekaj, ale wiesz co, oni Cyganów, bo tu mówisz nie, o tym. Nie, ja nie mówię tylko o Cyganach, tylko tak. Że ponieważ to była dość duża chyba taka grupa etniczna zawsze w Rumunii, to gdzieś to się udziela, taka chęć przemieszczania się w świecie, poznawania świata, a z drugiej strony to, o czym obie panie mówiłyście. Ja tak sobie myślałam, jak słuchałam jakiegoś programu a propos komuny, komunizmu i tak dalej, jaka to w Polsce była komuna, prawda? No i ktoś tam strasznie pomstuje. Ja sobie pomyślałam, matko, komuny to ci ludzie nie widzieli, to trzeba by było właśnie do Korei pojechać albo do Rumunii za najlepszych czasów, bo nawet w Związku Radzieckim tego nie było. A tak naprawdę to pokolenie, które pamięta tamte czasy, to gdzieś tam czubek głowy ma wytknięty na nowe światy, na nowe idee, a nogami i całym tułowiem to jeszcze gdzieś tkwi w tamtych czasach, gdzie było bezpieczeństwo socjalne, gdzie nie bał się człowiek, jak wychodził wieczorem na ulicę. Znaczy, bezpieczeństwo socjalne owszem było i tak też w cudzysłowie, tak trochę, ci ludzie. Pozwolę sobie przypomnieć i zacytować ta przewidywalność jutra. Pamiętacie ten moment, kiedy nie można w zimie, temperatura nie mogła przekraczać 15 czy 12 stopni, tak. Bo jeżeli było cieplej, szło się do więzienia. No jest to bezpieczne, bo wiesz, że musisz mieć to 15 stopni. Przecież był taki moment, kiedy na 15 osób, bo tam każdy każdego szpiegował. I to jeszcze gdyby szpiegował, plotkował, donosił, to jest jedna rzecz, ale groziły za to straszliwe kary i reperkusje. I średnio na każde 15 osób przypadał jeden tak jakby oficjalny, zarejestrowany donosiciel. Plus do tego, co ona też, tak jak pani wspomniała, w tym swoim takim bardzo umiejętnym pisaniu, pisze, byli amatorzy
do donoszenia, czyli ludzie, którzy lubili donosić, tacy, którzy tak jakby z postawy obywatelskiej uważali, że powinni coś na sąsiada powiedzieć. Za każdym z tych ludzi stał ktoś, kto mógł w każdym momencie powiedzieć, że jest coś złego. Więc no, była ta pewność jutra bardzo piękna. W takim sensie, bo ludzie, ja nie wiem, to jest moje wrażenie, do pewnych dolegliwości życia codziennego po prostu się przyzwyczajają. I oni byli świadomi, że to sekuritate to wszędzie ma swoich ludzi. Tak jak w NRD było Stasi, bo to, co u nas było, to była zupełnie inna bajka. Tak jak KGB w Związku Radzieckim, tak u nich było to sekuritate i gdzieś oni zdawali sobie sprawę z zagrożeń. Ale ja mam to wrażenie, że w takich momentach w człowieku świadomość rozdziela się na dwa nurty. Ta jedna świadomość to jest tak, że trzeba funkcjonować, trzeba zjeść, umyć się, pójść do pracy, tam dzieci do szkoły wyprawić i tak dalej. A ta druga świadomość, taka półświadoma, uważaj, co mówisz, co robisz, bo może ci się zdarzyć, ale ten drugi nurt nie jest dolegliwy. Człowiek się przyzwyczaja i w pewnym momencie wydaje mu się to normą, chociaż normą żadną to nie jest, ale wydaje mu się. Tym, że ja jeszcze tutaj wracając do tych... Jak bije, to kocha, tak? Do tych trzech jakby przedziałów czasowych. Nie wiem, czy czytałyście panie książkę Magdaleny Samozwaniec, Maria i Magdalena. I ona opisuje w tej książce swój pobyt na dworze rumuńskiego króla, ponieważ jej ówczesny pierwszy mąż był dyplomatą. I tu jest taki fragment, gdzie są opisywane te różne perturbacje związane z władzą. I tak sobie pomyślałam, że fajnie by było dla przeciwwagi sięgnąć jeszcze raz do tamtych rozdziałów i sobie przypomnieć, jak to było, bo to było w okresie międzywojennym. A ponieważ Samozwaniec takie miała ostre pióro i trochę zjadliwe, więc zupełnie inny punkt widzenia, bo to jest ta pierwsza część książki. Natomiast jeżeli chodzi o czasy Czałszewsku, no straszny czas. Może się nie, miejmy nadzieję, że chyba się nie powtórzy. No, miejmy nadzieję i też niestety na zawsze zostały ślady po Czałszewsku w postaci tego domu ludu. Bo Rumunia biedna, ale Rumunia zawsze z ambicjami, prawda? Bukareszt budowany przez paryskich architektów. Przecież, tak, zawsze ciągoty w stronę Francji, w stronę zachodu. Piękne wille. I nagle się okazuje, że całe kwartały, tak jakby pomalowane. Tak, ale całe kwartały miasta wyburzone, bo dyktator, bo Słońce Karpat postanowiło zbudować ten moloch. Przy jego budowie zginęło 100, 1000, 10 tysięcy ludzi. Nie ma żadnych dokumentów. Nie wiadomo i w ogóle nikt się tym nie przejmuje, że to mogło być aż tyle ofiar. Zwiedzać to też jest trudno. Ci, którzy tam obniżono pracują. Obniżono sufit, żeby nie było takiego wrażenia, takiego strasznego, wielkiego czegoś. Trudno sobie wyobrazić po prostu, żeby jednym pociągnięciem długopisu, czy jednym gestem takiego Czałszewsku można było takie rzeczy wyprawiać, prawda? Tak niszczyć miasto, tak niszczyć ludzi. Ale teraz jeszcze wracając do Czałszewsku i do śladów po nim. Małgorzata Reimer koniecznie chciała dotrzeć na grób. Tak. Na cmentarz, na którym spoczywają Nikolae i Elena. No i nie mogła, za którymś razem jej się to udało, prawda? Jechała i ciągle nie mogła dotrzeć tam, a to deszcz padał, a to było zimno, a to nikt nie wiedział, jak tam dojść. Nie chcieli jej pokazać drogi. Napotykała bez przerwy na jakiś mur niechęci ludzi, którzy no, widocznie te czasy wspominają jak najgorzej i nie chcieli jej tam skierować. A z drugiej strony badania też z 2009 roku bodajże przytacza, które mówią, że dokładnie połowa Rumunów twierdziła, że za Czałszewsku to było właśnie bardzo dobrze, że to dobrze by było, żeby on wrócił. No więc ta Rumunia jest bardzo podzielona i myślę, że Małgorzata Reimer po mistrzowsku to rozdwojenie Rumunów pokazuje, jaki to jest w sumie naród, no z jednej strony wielki, naród, który wydał najznakomitszych filozofów współczesnych, myślicieli, dramaturgów wspaniałych, a z drugiej strony właśnie ludzi, którzy być może potrzebowali takiej osoby jak Czałszewsku i którym się dobrze
mimo Myślę, że to żyło. Duże zdanie, że potrzebowali kogoś takiego. No może przesadziłam. Nie, może to jest tak, chyba tak. Są takie narody, które jakby od wieków ciemiężone, tam przydeptywane, nie wyobrażają sobie życia bez na kopania, luzie, tak? Bez smyczy, bez pękli, z możliwością podejmowania samodzielnych decyzji. Być może u nich też coś takiego jest, bo ta historia była nielekka, tam ciągle jakieś wojny, a to przyłączali jakiś kraj, a to ten kraj ogłaszał secesję, a potem znowu jakaś kolejna wojna, także to no, lekkiego życia nie mieli. Poza no, tym, butem tak, Węgrów no długie właśnie, lata, tak. Prawda? No ale z drugiej strony, tak jak ona tutaj zauważa ileś razy, że tak jakby ta ich historia jest od jakiegoś czasu bardzo powtarzalna i tak jakby dziwi się temu, że Rumuni nie potrafią i nie chcą podnieść głowy. A jest takim nawet w ogólnym obiegu powiedzenie takie znane, że pochylony Rumun ma głowę, tak? Że po prostu znaczy, im będę ją niżej trzymał, im się będę mniej odzywał, tym będę dłużej żył. A nie macie panie wrażenia, że w przypadku Bukaresztu, same, bo Rumunii całe nie, ale duży wpływ na losy miasta ma też fakt, że jest ono położone w rejonie bardzo silnej aktywności sejsmicznej. Tak. I to w jakiś sposób też determinuje i budownictwo, i rozwój tego miasta. Bo ja tak no, gdzieś tam pamiętam z dawnych czasów, jak człowiek się uczył, że ten rejon Karpat to właśnie taki jest niespokojny. I rzeczywiście tam gdzieś blisko centrum miasta jest taki punkt, gdzie te wstrząsy są często tam 6-7 w skali Richtera, czyli bardzo silnie. I to też pewnie w jakiś sposób determinuje losy miasta. No tak, no wiesz co, z jednej strony oczywiście determinuje, ale z drugiej strony teraz stan tych budynków, bo to jest całe miasto jest podzielone z tego, co autorka pisze, na trzy strefy. Pierwsze, drugie i jakby zagrożenie dalsze. Pierwsze zagrożenie tak jakby powoduje to, że te budynki, które dostały się do tej kategorii, powinny być natychmiast umocnione. I zakładając, bo już teraz nie pamiętam dokładnie, że takich budynków jest 1000, to przez kilka lat umocniono 15. Nikt tak jakby nie przywiązuje wagi do tego, że po pierwsze trzeba to zrobić, że jest to zagrażające, że ludzie zginą. Biurokracja plus do tego, tak jak ona tutaj wspomina, takie niechlujstwo, takie olewactwo, takie rozkradanie wszystkiego powoduje to, że właśnie w ciągu kilku lat zabezpieczono tylko 15 budynków. I to nawet zakładając, że chodzi o architekturę, dobrze, ale tam mieszkają ludzie, którzy w każdej chwili mogą pod gruzami zginąć. Ale tyle lat ludzie się w Rumunii nie bardzo liczyli. Tak. No właśnie. Więc coś z tego może zostało? No, no nie wiadomo. Ja tutaj chciałam przeczytać, bo bardzo mi się podoba taki fragment opisu jednej z głównych ulic Bukaresztu. I to jest taki przykład właśnie stylu Małgorzaty Reimer. W niedzielę na Calea Victoriei tumult wykwintnego tłumu i nieskończony sznur limuzyn. Ulica wąska jak przełyk, ale co tam? Całe towarzystwo wypachnione pcha się nawzajem pooglądać, pozdrowić, oczami strzelić, skinąć główką, pokazać nóżkę i dalejże, ależ rączki całuje i tu, i tu, i tam, i w futrach, i z koafiurami, z cekinami, w brokatach, szalach, kapeluszach, z laseczką, z wdziękiem pod rękę, z taftą i brylantyną. Ach, jacyż wszyscy także, a jakże. I tak się przejść w tamtą i tą wielokrotnie łamaną, trochę rozchybotaną drogą zwycięstwa pośród architektury pysznej, rosłej, o białości nieskalanej, o liniach prostych i czystych, pośród sklepów, gdzie z Francji tkaniny, a z Turcji słodkości, wełna z Anglii, szpilki z Włoch, och, gdzie przepych, szyk i rozpusta i tak sus w ten luksus, w wielkim świecie partycypacja z gracją. No, piękny tak. Styl i aż się widzi tę ulicę i ten tłum właśnie taki spacerujący, pokazujący się, prezentujący się, jakieś panie z pretensjami, prawda? Tak. Ale jednocześnie tam jest zaraz dalej tekst o tym, że tuż za tymi pięknymi budynkami, za sklepami jest mizerota, nędza, śmieci i psy. Pamiętacie piękny historię jest ten o psach? Bukareszt, trochę pyszny, trochę fikuśny, wrzodowaty na obrzeżach, lecz w centrum tłusto przypudrowany. Tak. No właśnie. To jest takie, tak jakby kwintesencja miasta, a mnie jeszcze tutaj w tej książce zafrapował, bo jakoś tak nigdy się tym nie interesowałam. Ten fragment, gdzie autorka pisze o
takie idee fix chyba trochę Czałszewsku, że on chciał wszystkich ze wsi przenieść do miasta. No coś koszmarnego i tych biednych ludzi tam na siłę do tego miasta i na przy domkach jakieś kury, na balkonach jakieś tam zwierzęta hodowlane, czyli oprócz właśnie takiego tego jądra efektownego, chociaż takiego na pozór, to tak, całe, tylko złotolem, prawda? Całe obrzeża takich ludzi, którzy nagle stracili swoje miejsce do życia. Ja myślę, że tutaj potwierdza się nie tylko potwierdzają się nie tylko literackie zdolności autorki, ale niesamowity zmysł obserwacyjny, bo ona nie jest takim podróżnikiem, który tak kolekcjonuje zabytki, miasta, ludzi, parki narodowe i potem już mu to wchodzi w nawyk. Nie, ona jest takim świeżym odbiorcą, faktycznie widać ten proces zakochiwania się w Bukareszcie, bo ona się po prostu zakochuje w tym mieście, bo ma w sobie jakiś magnes. Czy pani po przeczytaniu tej książki nie odczuwa potrzeby, żeby tam kiedyś zawitać? Oczywiście, oczywiście. Ja bym się bała, że gdzieś tam zginę w trakcie tych trzęsień ziemi. Bardzo byłabym ciekawa, chętnie bym weszła do tego molocha, do tego domu ludu, pochodziła, no bo to jakiś bunkier, jakieś prywatne na linia metra pod ziemią, zupełnie no niesamowita budowla, ale też żeby popatrzeć na ten stary Bukareszt, ten właśnie, te którego starego Bukaresztu już prawie nie ma. Prawda? To na pewno piękne, szerokie arterie, ulice, no skoro był wzorowany na Paryżu, no to na pewno są tam te piękne miejsca. Na pewno fascynujące miasto, na pewno ciekawi ludzie, no bo ta bardzo dwoistość tego narodu mnie tutaj fascynuje, że oni są z jednej strony właśnie w dużej mierze ludźmi, potomkami Daków, tak, plemion wędrownych, Rzymian potem i bardzo sobie cenią tę swoją przeszłość, a z drugiej strony no, mają ambicje właśnie być i tworzyć sztukę i uczestniczyć w tym życiu kulturalnym i no, w ogóle być w Europie, tak, prawda? No. Tym bardziej, że z kart tej książki wyzierają nie tylko Rumuni, ale i Polacy, i Francuzi, i Czesi, i inne nacje, które gdzieś tam zawędrowały z różnych powodów do Bukaresztu i doskonale się tam ci ludzie czują i oni też chyba nadają taki specyficzny klimat temu miastu. A ja teraz tak słuchając was, przypomniałam sobie o okolicznościach, kto wygrał konkurs na budowę tego domu ludu i w jaki sposób. Pamiętacie? Tak, ja pamiętam. Przyszła dziewczyna, która zrobiła makietę jak z Lego, tak, bo wszyscy architekci, którzy tam przedstawiali swoje plany, tak jakby zapomnieli o tym, że Czałszewski kompletnie nie znał się na tym i nie zamierzał się znać. Dla niego to były wielkie płachty, z których on nic nie rozumiał, a ona zrobiła wielką makietę, taką zabawkową, gdzie on sobie mógł przestawiać. Tutaj to drzewko, tutaj sobie przestawię, tutaj tę ulicę sobie tu przesunę, a tu sobie słonko domaluję. I dlatego ona zwyciężyła. Dlatego ona wygrała, mając 29 lat, wykosiła wszystkich architektów, tak, bo oczywiście no, każdemu pewnie architektowi, czy prawie każdemu, drzewko nie zależało, żeby wygrać taki konkurs. No, w każdym razie rzeczywiście małżeństwo Czałszewski nie umiało czytać rysunków tworzonych przez architektów czy konstruktorów i zachwyciło się tą makietą i dlatego to powstało. Tutaj jest wiele takich elementów, dla których naprawdę warto po tę książkę sięgnąć. A jeżeli ktoś był kiedyś w Bukareszcie, no to tym bardziej. Małgorzata Reimer jeździ do Rumunii stale, już teraz właśnie do Rumunii, nie tylko do Bukaresztu, chociaż do Bukaresztu oczywiście też i tam spędza najwięcej czasu, ale ma w planach książkę o wsi rumuńskiej. O. To są plany dosyć odległe, no bo najpierw pewnie ten doktorat, no tak, praca, jest osobą, jak zgodnie stwierdziłyśmy, bardzo taką pewnie pracowitą, solidną, rzetelną, zbiera materiały, więc te wyjazdy na wieś rumuńską też zapewne potrwają. Zaowocują. I tak, ale książka następna. No jeżeli ma być na takim poziomie jak ta, no to ja będę czekać i już tęsknić za jej następną książką. Już jej pierwsza książka, którą napisała w 2009 roku, Toksymia, to była
rzecz nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni, więc zaczęła z wysokiego konia i trzyma poziom. I oby tak trzyma. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i ufam, że następne pani podpowiedzi będą równie interesujące i porywające jak ta. Ja ze swojej strony, pomijając jeszcze psy, jeszcze kobiety, jeszcze sprawy wojny, jeszcze sprawy Żydów, jeszcze sprawy wyburzania wszystkiego, przeczytajcie tę książkę. Jest to bardzo nie dość, że dobrze napisana, interesująca, fascynująca, bardzo dobra książka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.